Dziś opowiem o porozumieniu bez przemocy, które pozwala nam zachować twarz i przyzwoitość w trudnych sytuacjach, a także zdziałać cuda w relacjach rodzinnych, towarzyskich, zawodowych. Dziś, moi drodzy, nauczę Was języka. Ale nie języka angielskiego, ani polskiego, ani francuskiego. Dziś nauczę Was języka żyrawskiego i szakalskiego. Zacznę od tego gorszego języka, języka szakala. Szakal stosuje komunikaty odcinające od życia. Etykietyzuje, obraża, grozi, mówi, co mu się nie podoba, co jest nie tak, oskarża, budzi w nas lęk, złość, smutek, strach, budzi w nas takie ucieczkowe reakcje. Natomiast żyrafa stosuje komunikaty służące życiu, sprzyjające życiu, czyli to są komunikaty, w których mówi się językiem ja, co ja czuję, czego ja chcę, co ja myślę. Natomiast szakal mówi, co ty robisz, co ty chcesz, jaki ty jesteś. Żyrafa mówi o swoich oczekiwaniach, o swoich spostrzeżeniach, o swoich uczuciach i wystrzega się tych ocen. Podam Wam to na przykładzie, który albo znacie z dzieciństwa, albo teraz to przeżywacie ze swoimi dziećmi, a może ze swoimi mężami, czy dziewczynami, czy współlokatorami. Mianowicie kwestie porządku. A wiadomo, że porządek to jest bardzo kontrowersyjny temat. I teraz wyobraźmy sobie, że na scenę wkracza szakal. I szakal mówi tak. Jesteś bałaganiarą i flejtuchem. Jak można żyć w takim syfie? Ale ty mnie wkurzasz. Gdy widzę te sterte ubrań, to mi się chce wymiotować. Żenada, jesteś beznadziejny. Jeżeli natychmiast tego nie posprzątasz, to... Taki jest szakal. Zatrzymajmy się na twarzy osoby, która tego słuchała. Widzimy smutek albo złość. Została obrażona, albo przerażenie, albo obrażenie. Nie wiem, nie jestem niestety aktorką, więc nie potrafię tego wszystkiego zagrać. W każdym razie ona odczuwa mieszaninę lęku, pokorzenia, strachu, złości. I co ona zrobi? No albo po prostu... No dobra, albo posprząta, bo się boi, bo może usłyszała to od słów groźnego rodzica. Albo właśnie wprost przeciwnie. Jeżeli to usłyszała od męża czy od żony, to po prostu wściekła trzaśnie drzwiami i powie, spadaj, nic nie będę sprzątać. Ja na przykład zawsze, jak tak mi mąż mówił, to mówiłam, nie będziesz mi mówić, co mam robić, nie jesteś moją prawdziwą matką. Gdybym miała wyrazić jednym zdaniem ideę porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, brzmiałaby tak. Mów wprost, co czujesz i czego potrzebujesz, ale bez ocen i osądów, lecz jedynie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i prosząc, a nie rozkazując. Więc poruszając się w przykładzie tego bałaganu, żyrafa powiedziałaby tak. Wiesz co, Niszka, kiedy widzę, co się dzieje w Twojej garderobie, porozrzucane ubrania, wypadające z szuflad, buty, w kącie rzucone torebki. Jestem zirytowana. Dzielimy jednak razem tę garderobę i przyznam, że jest mi trudno w tej sytuacji i bardzo chciałabym, żeby panował tu porządek. Czy zechciałabyś posprzątać swoje ubrania? Od razu lepiej, prawda? Dobrze jest mówić wprost, bo często nam się wydaje, że ludzie domyślą się, o co nam chodzi. A to wcale tak nie jest. Nie da się wejść do głowy drugiego człowieka. I lepiej jest, zamiast powiedzieć, chce mi się pić, powiedzieć, czy mógłbyś mi przynieść szklankę wody? Podobnie, zamiast powiedzieć, mam już dosyć tego wszystkiego, lepiej powiedzieć, słuchaj, czy mógłbyś myć po sobie naczynia? Im wyraźniej określimy nasze życzenie, tym większa szansa, że się spełni. Mów, czego chcesz, zamiast czego nie chcesz.
Nasz mózg nie lubi komunikatu nie i często zamyka się. Mam wielką prośbę, byście nie myśleli teraz o dużym brązowym słoniu. O czym pomyśleliście? O dużym brązowym słoniu? Zamiast nie wchodź do domu w butach. Lepiej powiedzieć, chciałbym, żebyś zdejmował buty przed wejściem. Zamiast nie krzycz do mnie, lepiej powiedzieć, chciałabym, żebyś mówił do mnie spokojnym tonem. Zdecydowanie lepiej jest poświęcić naszą energię na sprecyzowanie tego, czego chcemy, aniżeli tego, czego nie chcemy. Zresztą to jest bardzo dobra taka sztuczka dla nas również w życiu codziennym, bo zamiast mówić sobie, nie będę już jadła słodyczy, znacznie lepiej jest powiedzieć, będę jadła dużo marchewek i selerów. Ważne jest też, żeby mówić o swoich uczuciach, a nie o cenach i osądach. Zamiast powiedzieć, totalnie mnie lekceważysz, w ogóle nie odpisujesz mi na SMS-y i wiadomości na Messengerze, znacznie lepiej jest powiedzieć o swoich uczuciach i powiedzieć, jestem zdenerwowana, bo po raz kolejny nie odpisałeś mi na wiadomość. Znacznie lepiej zamiast, czy ciebie porąbało? Pijesz piątą kawę? Lepiej jest powiedzieć, przyznam, że jestem zaniepokojona, widząc, że pijesz piątą kawę. Wiem, że może wydaje Wam się, części z Was wydaje się, że to takie fiubździu, ta Niszka opowiada, jakaś tam konstrukcja zdania ma znaczenie. Oj tam, ma znaczenie, naprawdę. Bo wyobraźcie sobie, że jesteście w dużym konflikcie, ktoś Was denerwuje, ktoś Was obraża, ktoś zachowuje się nie fair. I naprawdę w momencie, jeżeli zaczniecie go oskarżać, mówiąc, że jest niesprawiedliwy, że o Was nie myśli, że jest oszustem, macie moją gwarancję, że uruchomią się w nim reakcje ucieczki lub walki, zamknie się, nie chce, nikt nie chce słuchać, że jest zły. Od razu powie, daj spokój, nie chce mi się z Tobą rozmawiać. Natomiast jeżeli będziecie mówić o swoich uczuciach, czyli na przykład tym, że jesteście zaniepokojeni, jest Wam przykro, jest Wam smutno, jesteście zdenerwowani, to to już nie jest pole do dyskusji, bo nikt nie może kwestionować Waszych uczuć. W momencie, jeżeli powiedzicie, jest mi przykro, gdy na mnie krzyczysz, jestem zdenerwowana, gdy podnosisz na mnie głos, proszę, nie rób tego więcej, to tutaj jakby ta osoba nie może z tym dyskutować, nie może powiedzieć, nieprawda, nie jesteś zdenerwowana, nieprawda, nie jesteś wcale przestraszona. Natomiast może powiedzieć, nieprawda, nie myślę tylko o sobie. Bardzo ważną sprawą, o której musimy pamiętać i która jest zarówno taką podstawową zasadą porozumienia bez przemocy, ale też odpowiedzią na Wasze pytanie o to, jak sobie radzić z trudnymi emocjami, to jest wiedza o tym, że tylko my odpowiadamy za nasze emocje. Nikt nie jest odpowiedzialny za nasze emocje. Serio. I w momencie, kiedy to zrozumiemy, to to nie mąż nas wściekł, to nie dziewczyna nas doprowadziła do szewskiej pasji, to nie dziecko nas wkurzyło, to my jesteśmy zdenerwowani, to my jesteśmy wściekli. Dlatego właśnie trzeba mówić językiem ja. Bardzo zachęcam Was do tego, żebyście nauczyli się mówić językiem żyrawskim. Ja oczywiście też wcale nim nie władam doskonale, ale uczę się i zdarza mi się czasami jeszcze mówić szakalskim językiem. Ale wiedza o tym, że ten język do niczego nie doprowadzi i tylko generuje kolejne konflikty, daje mi naprawdę dużo. Mówcie wprost, mówcie czego chcecie zamiast czego nie chcecie, mówcie o tym co czujecie i czego oczekujecie. Macie prawo zwrócić uwagę, macie prawo powiedzieć czego chcecie, czego oczekujecie, co czujecie. Ale mówcie o sobie. Piszcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie film, jeżeli subskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I cóż, do zobaczenia za tydzień. Pa!